Topręt wypożyczalnia samochodów końskich mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich i oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Druszcz. W ofercie przedsiębiorstwo posiada wiele samochodów różnych marek. Każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób, również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem 722 012 002. Powiat konecki w ostatnim czasie rozpoczął dostosowywanie swoich budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Największe zmiany widać w starostwie powiatowym w Końskich, a także w siedzibie powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Co ważne, duża część wprowadzanych udoskonaleń powinna obligatoryjnie działać już we wszystkich urzędach w Polsce. W większości z nich jednak o tych urządzeniach nawet nie słyszano. W starostwie w Końskich już kilka lat temu pomyśleli o osobach mających problemy ruchowe. W budynku pojawiła się winda, a także podjazdy. Teraz także ułatwienia dotyczące komunikowania. Starostwo powiatowe w Końskich w tej chwili jest na etapie końcowym realizacji projektu pod nazwą Dostępny Samorząd Granty. Jest to program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z projektu Wiedza, Edukacja, Rozwój. Starostwo powiatowe w Końskich i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało wyposażone w specjalistyczne urządzenia komunikacyjno-lektorskie, przeznaczone, dedykowane głównie dla osób niewidomych, niedowidzących, z których mogą śmiało tutaj, przychodząc do urzędu, skorzystać. To właśnie za sprawą Pawła Kubiaka powiat konecki zaczął wdrażanie specjalnego grantu. Chcieliśmy pokazać, że są różne rodzaje niepełnosprawności, o ile osoby mogą w miarę pokonywać bariery architektoniczne, natomiast bariery w komunikowaniu się, czy dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku, słuchu, jest to dosyć ograniczone w tej chwili. Natomiast chciałbym przypomnieć Państwu, że od 2019 roku wszystkie urzędy powinny posiadać takie urządzenia jak pętla indukcyjna. Jest to obligatoryjne już. Tu w naszym przypadku osoby z dysfunkcjami narządu wzroku mają takie możliwości, żeby skorzystać z tych urządzeń i ja myślę, że kwestia jest tylko po prostu przyzwyczajenia tych osób, poinformowania ich, że mogą tutaj przyjść i w miarę samodzielnie załatwić sprawę w urzędzie. W budynku pojawiło się kilka urządzeń, które mają pomóc osobom niedowidzącym, a także niedosłyszącym. OmniRider to urządzenie będące powiększalnikiem, ale i skanerem. Można powiększyć tekst dokumentu, ale urządzenie też może go przeczytać dla osoby niepełnosprawnej. To jest to bardzo proste urządzenie, które ma dosłownie kilka guzików. Pierwszy guzik, który powoduje jakby skan. Tu jest ten guzik obtuna. Tak, to powoduje zdjęcie. Powstańcze echa na ziemi koneckiej. Ten rok w Senosie historycznym stoi pod znakiem mijającej 160 rocznicy powstania styczniowego. Mogę spokojnie przeczytać ją tutaj, tak? Czyli uważa Pan, że to jest dobre takie urządzenie? Ja myślę, że tak. Plan tyflograficzny pokazuje budynek w postaci dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami, w tym z poddrukami i opisami w Braille'u. Natomiast w drzwiach pojawiły się żółte, ostrzegawcze taśmy, a na poręczach specjalne nakładki ze znakami w Braille'u. Jest jeszcze kilka innych urządzeń dla osób niedowidzących. W budynku pojawiły się też specjalne nadajniki informujące o tym, gdzie obecnie się znajdujemy. By z nich korzystać, wystarczy ściągnąć darmową aplikację. Urzędnicy ze starostwa powiatowego deklarują też, że zawsze można skorzystać z pomocy pracowników, którzy są do tego wyznaczeni. Wystarczy poprosić o to w dowolnym momencie przebywania w obiekcie. Podobne udogodnienia zamontowano także w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Spółdzielczej w Końskich. Cieszę się niezmiernie, że mieliśmy tutaj okazję również właśnie z inicjatywy pana Pawełka to, że zostaliśmy ujęci tutaj do tego grantu jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Stąd też w planie tego projektu okazało się, że również możemy skorzystać z tych urządzeń, które likwidują bariery właśnie informacyjno-komunikacyjne, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne. W tym tutaj kontekście otrzymaliśmy trzy urządzenia, które są
niezbędne i będą służyły naszym również wnioskodawcom w razie potrzeby do realizacji pomocy, tłumaczenia. Są to dwa takie urządzenia. Przede wszystkim jest to powiększalnik elektroniczny, który w zdecydowany sposób pomaga odczytywać wszelkie dokumenty, czyli powiększa nam tutaj litery, tak, i cały dokument, żeby osoby, które mają trudności z narządem wzroku, mogły po prostu też odczytać pewne rzeczy zawarte w dokumentach swoich, ale i również tutaj naszych z ramienia PCPR. Drugim urządzeniem, które otrzymaliśmy tutaj w ramach tego projektu, to jest OmniRider. Jeszcze jednym takim urządzeniem, które jest wymagane również w instytucjach, zostało dla nas tutaj też zaplanowane i zakupione. Jest to pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących. Proszę sobie nacisnąć pierwszy rząd, drugi jaką. Po lewej stronie znajdują się drzwi. Po otworzeniu drzwi w ciągu komunikacyjnym korytarza po stronie prawej i lewej znajdują się Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Budownictwa. Całość projektu związanego z ułatwieniami dla niepełnosprawnych, który realizuje obecnie powiat konecki, opiewa na ponad 85 tysięcy złotych. Środki w większości pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.